naszych bibliotecznych zajęć online, które realizowane są w filmie numer 1 z okazji 15. Stalowolskich Dni Książki. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować sposób na własnoręczne wykonanie rozkładanej książeczki 3D. Specyfiką rozkładanej książeczki 3D są pewne elementy ilustracji, które podczas otwierania bądź zamykania książeczki wprawiane są w ruch. Dzieje się to dzięki mocowaniu tych elementów na rozcięciach zgięć i tekturowych podpórkach. Jeżeli jesteście ciekawi, jak samemu wykonać podobną książeczkę, to zapraszam do dalszej części filmu z instruktażem. Pod filmem natomiast zamieszczony jest link z szablonami elementów książki, które możecie wydrukować sobie na kolorowym papierze i użyć do własnej książeczki.
Jak zapewne zauważyliście, moja książeczka nosi tytuł Cztery światy. Opowiada historię świata wody, świata podziemi, świata łąki oraz świata kosmosu. Jeżeli chcielibyście jeszcze urozmaicić naszą książeczkę, to do każdego świata moglibyśmy stworzyć krótki tekst bądź wierszyk, jak na przykład wpadła rybka w niebieską toń, gonią meduzo, goń. Bardzo pracowite bywa życie pod ziemią. Krecik drąży tunel nawet późną jesienią. Paletą barw ozdobiona jest łąka. Tu motylek, tam żabka, ale nie ma pająka. W kierunku Jowisza leci rakieta. Czy stanie na niej noga człowieka? Jeżeli uda Wam się zrobić książeczki i wymyślić wierszyki, to zachęcam Was serdecznie do tego, byście się nimi pochwalili. Na naszym bibliotecznym Facebooku pod tym filmem umieśćcie w komentarzach zdjęcia Waszych prac, byśmy mogli podziwiać Wasz talent zarówno plastyczny, jak i literacki. Ja już się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. Do zobaczenia!